O, witam serdecznie, a w szczególności pana Wojciecha. Słuchajcie, taka niespodziewana do mnie przesyłka dzisiaj dotarła. Tu jesteście, dzięki. Od pana Wojciecha z Bielsko-Białej. Słuchajcie, no bym się nie spodziewał. Tutaj sobie już zacząłem ją rozpakowywać. I wiecie, co wam powiem? Co tutaj dzisiaj do mnie przyszło? Do mnie przyszło tak, zestaw naprawczy do rozlutownicy, czyli wszystkie uszczelki i ten zbiorniczek, który ja tutaj sobie zrobiłem metalowy, zrobiłem z jakiegoś metalowy, no. Moment, muszę sobie tutaj odblokować to, od razu wyciągnąć. Patrzcie, wszystkie komplet, jest komplecik uszczelek, nowa sprężynka. I nowa rureczka, ekstra, no kurczę, bym się nie spodziewał, filterek, blaszka, tutaj sobie możemy od razu ten, i nowa uszczeleczka, słuchajcie, w sumie ta uszczelka, bo tutaj na razie nie będziemy jej tutaj wkładać, nie będziemy jej tu molestować, bo ta jest ok. Ale oprócz tego, słuchajcie, co tu jeszcze mi doszło. Komplet grotów. ZEST4. I mam nowe groty do rozlutownicy. Dzięki, panie Wojciechu. Normalnie musiałem szybko włączyć kamerkę. Szybko to nagrać, bo przed chwileczką dosłownie przyszedł SMS, zaleciałem, akurat byłem po drodze, odebrałem, mówię, kurczę, co to takiego małego, nic nie zamawiane, nie? Trzy groty. Oczywiście jeden ten malutki, jeden średni, czyli 0,25, tak? 0,45, 0,85 i 1,2 mm. Trzy groty. Ekstra. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Pewnie będzie widać. Może zaraz mamy trzy groty. Może zaraz tutaj no, posiedzę tu nad nowym transceiverkiem, bo tamten, że tak powiem, się sprzedał. Kurczę, co? Czemu ja tego nie mogę zbliżyć? Moment. Dobra, może ktoś zobaczycie. Kurczę, mam nowe groty, mam nową rurkę do rozlutownicy. Trzeba na dzień dobry wyciągnąć ten środkowy włożę na razie, bo ten najlepiej się używa jego. Teraz wam powiem, który to jest o ten. O! Od razu sobie tutaj zakładamy grocik nowy. O! Ale ekstra. Dzięki. Normalnie dzięki, panie Wojciechu. Dzięki. No się nie spodziewałem czegoś takiego, naprawdę. Upominek trafiony. Okej. Okay. Teraz tak, bo tutaj mamy tę starą. Tu musimy wyciągnąć moją uszczelkę, samoróbkę. O. Tu jest jeszcze tulejka nałożona, nabita. A tu mamy uszczeleczkę fajną. Zaraz, żeby tutaj czegoś nie zrobić. Moment. Tu jest krążek do uszczelniacz. Ale to nie tu ten uszczelniacz. Ten uszczelniacz idzie prawdopodobnie tu. Jako nowy. To tutaj nie rozkręcamy,
bo tutaj żadnych uszczelniaczy nie idzie. Tutaj idzie tylko o to. I mała uszczelka pod spód. Uszczelka będzie na zapas. Słuchajcie, to będzie wszystko na zapas. A tu idzie tak, to. I filterek. Mamy nowy komplecik. Aha, ten pierścionek idzie tu. Dobra, wszystko jasne. To i wymienimy od razu, żeby ładnie wyglądało. O! I teraz tak, to się wkładało tu. No, żebym tutaj zaraz nie narobił. No, co tutaj? To do dołu, to do tyłu. O, teraz dopiero nie trzyma, dobra. Co tu jest za długie? Dobra, weźmy sobie to. Aha. Aha. Nie, no ta sama jest długość. Wszystko jest to samo. Najpierw w tył włożymy. Właśnie te wkładanie tego, dobra, będzie siedzieć i teraz przód założymy, o, obrócić parę razy, żeby się ułożyło, dobra, git, sprawdźmy, aha, kabelek, trzeba podłączyć zasilanie do rozrzutownicy. Na pewno będzie dobrze. No i poczekać, aż się nagrzeje. No, na razie to jest zagięte, bo jeszcze mam jakiś luz taki na tym, ale to już no. Damy radę. Dobra, niech sobie się nagrzeje. Ekstra. Dla pana Wojciecha podziękowania za nowy zestaw naprawczy. Oczywiście groty bardzo przydatna sprawa, bo one dosyć szybko się zużywają, jeśli się używa te uszczelki zapaśne. Wszystko będzie zapaśne. Na zapas. Groty się bardzo szybko zużywają, jeśli zostawiamy ją włączoną i ona sobie się nagrzewa niepotrzebnie. Polak mądry dopiero po szkodzie, nie? Kurczę, ekstra, będę miał nowy zestaw. Na pewno na jakiś czas starczy. A tutaj będzie VFO DDS, znaczy. Właśnie składam tutaj, próbuję coś napisać w Arduino. Pod wyświetlacz 2,8 cala. Dzięki. Naprawdę dzięki. Coś jeszcze tu jest? Nie ma. Żeby czegoś nie... Nie ma. Wypełnienie w postaci kartoników musi zostać. O, jeszcze to. I to można wyrzucić. A to mamy miejscówkę.
zobaczmy. Co tu wyszło? O, odeślijmy sobie na przykład coś na tej. Co tu możemy wybrać? Możemy wybrać. O, weźmy sobie tutaj jakiś stary no name. Ekstra grzeje. To jest dwustronny druk. Kwarca wybierzemy. Z powrotem jest jak nowa. Przyklejony? Z dwóch stron? Może być. Nie no, wyjdź, on musi wyjść. Jest. Rozlutowuję. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Na razie. Trzymajcie się. Dzięki za prezenty.